Jest dyskryminacja jawna Polaków. Co jakiś czas pojawiają się na naszych ulicach rumuńscy obywatele, którzy okupują chodniki w naszym mieście. Popatrzmy przez chwilę, w jakich warunkach żyją i mieszkają, czekając na wyjazd. Ale nie, pobierajcie. Wszystko i popali. Cyk, zapałeczkę. Nie ma. A to już. Taki dzień, tyle okej. Romania komunistyczna. Iliescu nie jest prezydent. Nie macie już prezydenta Iliescu. Iliescu nie jest. Ja komunist. A po co przyjeżdżacie do Polski? Po co? Pas? Po co przyjeżdżacie do Polski? Polski gehören Deutschland. A jak? A paszport jest, żeby do Deutschland? Nie. Jest. Przez zieloną, ja? Nie. Jest paszport. Nie Polski. Nie wiza. Nie ja wiza. Bo a wiza jest? Do Niemiec? Nie. No do czego nie idziecie? Warum nicht stampel Deutschland? Ja Polski. Biznes. Biznes. Ja Romania, nic policji. Ale jak już siedzicie tu w Polsce, to porządek powinien być, a nie, na rozrzucacie burdel śmierci. Papieren do kupy nie podpalić i paja. Co ty tam gotujesz, ty? Essen gotujesz. A, Essen, tu gotuję. Patrz, tu jestem. Ja od razu po spodnie pójdę. Wy też tutaj robić porządek, a co wy się śmiejecie z kolegi? Sprawcy napadu na polskich turystów w Rimini to prawdopodobnie 4 nielegalni imigranci z Afryki Północnej. Śledczy mają dysponować nagraniami z kamer monitoringu, a także odciskami palców przynajmniej jednego ze sprawców. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro istnieje podstawa prawna do tego, aby sprawcy napadu byli sądzeni według polskiego prawa. Nasza strona prowadzi już w tej sprawie śledztwo. W sobotę w nocy polskie małżeństwo zostało zaatakowane na plaży w Rimini. Kobieta została wielokrotnie zgwałcona, a mężczyzna pobity. Nasza polska krew poniewiera się po obcych ziemiach za marne grosze. Proszę jechać do Paryża, bo jeżdżę. Na ławkach śpią, nie mają mieszkań, tam się nikt nie martwi o nich, czy on ma na chleb. A w imię czego ja mam kogoś przyjmować, z mojej biednej renty mu dawać na jedzenie, jak on ma dwoje rąk, dwoje nóg. Może pracować, a nie... Mieszkanko, któremu dziecku rząd tu dał mieszkanie? On przyjeżdża, ma mieszkanie, wygody, za co? Proszę, ja nie jestem przeciwko przyjazdowi, ale niech się dorabia od łyżki, jak każdy Polak za granicą, bo on mu nikt nie daje. Niech robi od łyżki, niech zarobi, niech pracuje, niech szuka pracy, mieszkania, a nie żeruje na nas, biednych Polaków. Najpierw posprzątać na własnym podwórku rząd powinien, o swoich ludzi dbać, o tą młodzież, którzy wyemigrują, martwicie się bardzo na rząd, że jest demografia mała, więc na co on tu będzie w Polsce mieszkał? On musi wyjechać, więc tam wyjeżdżają biedaki, Polaki, a tu ściągacie? Pani Merkel obiecała socjalnie. Pani Merkel rządzi u siebie, jak zaprosiła ich. Niech nie wpycha nam tego narodu tu, tylko niech sobie ich zabiera. Ona ich zaprosiła. Drzwi otwarte do Europy. Proszę, niech bierze, niech nie mówi za Polaków. Ja się nie boję, bo jestem starsza, mam prawo powiedzieć, że jestem Polką. Dość już tego poniewierania polskim narodem. To jest jawna dyskryminacja. Pytam się, masz na mieszkanie? Masz na cokolwiek? Pytam się, masz? Nie ma. No, więc jak on ma żyć? Więc ucieka z kraju. Niech się tym zajmie rząd, a nie muzułmanami. Tam wyjeżdżają biedaki, Polaki, a tu ściągacie?